Cześć, siemano, z tej No. strony ja, Destruktor, druga część kursu pierwszej pomocy. W Dokładnie. treningu. No to może by ktoś mnie popchnął. O, dobra, dzięki. Dobra, Nie czas jesteś w nagrywać. momencie. Nie. Dobra, pierwszy. Osoba prawdopodobnie zatrucie owocem i osoba wymiotuje, co robisz. Jest przytomna i ma oddech. O, co robisz? O, co powiedziałaś, bo ci przerwało. No dobra. Zobaczymy, co tutaj wyczynisz. Jeszcze PR wezwij. Dobra, w sensie. Dobra, trochę ci podpowiem. No dobra, na razie. Jeżeli osoba wymiotuje, to musisz jej podawać dowody, ponieważ gdy osoba wymiotuje, to no to po prostu się odwadnia. I Też musisz może. ją nawadniać. I też Musisz jak. ją nawadniać, aby. A czekaj, destruktor, zaś Też ci dam jedną. powiedzieć. Musisz ją nawadniać, aby no cię nie odwadniło, w ten kropluwa. Dobra, i uwaga też, i mówię jedną rzecz. No. Lepiej ustaw ją. O, wzywam. Lepiej, jeżeli wymiotujesz, Pozycji lepiej. bezpiecznej. No, o, właśnie chciałem to powiedzieć. Właśnie chciałem to powiedzieć. Kusmir, jesteś moim Ja to klonem. ci czytam w myślach. Co? Ale że latarkę? No ja włączyłem Dobra, latarkę. więc nie! Latarka to pozycja bezpieczna? Pozycja No bezpieczna. właśnie. No to Ale. układasz człowieka w pozycji No bezpiecznej. więc. O tak, więc. Chłopie, to od zerówce się dzieci uczą. Więc idę, zostawiam z kolegą, idę po kołnierz ortopedyczny. Ty, na przykład, jesteś na akcji sam, bez nikogo. No i no, no, pomyśl sobie, że Blerek, jest pytanie, sam. Blerek, pytanie. No. Na czym można przenieść osobę podobaną? Na kocu. No, normalny koc. Na desce, no. No, ale nie na desce, bo na drzwiach też można. Która jest w na drzwiach wyposażeniu. też można, bo jakbyś wziął na kocu, no to wiesz. No, byłoby niebezpiecznie. Na kocu byś coś uszkodził. Na kocu byś uszkodził. Bo koc nie stawia jakby, no wiesz o co chodzi. A mam pytanie. Obrał starszy dawać mu lepsze Mam pytanie, stosowanie. czemu są... Mam pytanie, czemu są otwarte skrytki z prądownicą? Czekaj. Skrytki z prądownicami. Skrytki nie, ja z nie otwierałem. Wężami. Też nie otwierałem. To co potrzebne Brawl się się otwiera otwiera. to. No. Ja tylko tutaj. Ja tylko to Dobra, otworzyłem Blerek. Blerek. Żeby widział, gdzie jest. Blerek. Dobra, no to czekasz jeszcze na przyjazd PR i no i tyle. Mam No i jak PR, no i przyjeżdża PR i go bierze. Kusmier, wytłumacz mi. Kusmier, wytłumacz mi. No. Weź po co set, oni otwierają skrytki? Chodź tu. Po co oni otwierają skrytkę z wężami? Nie lepiej Też było nie otworzyć tam środkową? No właśnie. Właśnie pytam się, dlaczego nie otworzyli No, tylko nie skrytkę kapel ludzie. niepotrzebną. Dobra. Destruktor, za niedługo jak przyjdzie. Kto tak zaparkował, że przy drzewie? Wcześniej tak nie było zaparkowane. Nie ja. Ktoś musiał przepchać wóz. No weź ta time na rano, bo nie widać nic. Widać, widać, włączę latarkę, co będziesz widział. No ten oczywiście odwala FRP. A w sumie już dobra, sama odwaliłem resztę, okej. Ale mam pytanie, ale Blerek lub ktoś tam inny. Nie otwierajcie bezsensownie skrytek niepotrzebnych. No bo bo to jeżeli to było szkolenie z KPP, to otwieramy skrytkę z R1, deską itp. Bezpieczne.
Znaczy, łe, skrytkę potrzebną. Skrytkę z rzeczami potrzebnymi, a nie wężami. Człowiek ranny nagle sam się zapali? Ale to ja nie wiem, kto to. No, na pewno Natin albo Perek. Zresztą na pewno... Ja na pewno nie był, ja udawałem rannego. Ja nagrywałem na no dobrze, wiem, że ty nie. 598.23 w koszarach. Ale piękny napis, łańcuch, jeszcze wam przybliżę. Patrzcie, jak jest. Patrzcie. Aż wam przybliżę. Już to jest piękność świata. Ochotnicza strona. Ale gdzie, na remizie? I na dzisiejszy odcinek to będzie koniec. Lajkujcie. Subskrybujcie. Siema!